Szanowni, mamy tu oto takie zadanie z naszego ostatniego spotkania. O Zosi. Zosi, która ma gospodarstwo rolne, w którym hoduje konie, cielęta i owce, między innymi, może są też kury i gęsi. No, i pewnego dnia, kiedy pracowała na swoim polu, natknęła się na leżący w ziemi stary garnek. No, i kiedy wzięła go do ręki i zaczęła go tam czyścić, pocierać szmatką i tak dalej, no to tak jak to ze starymi garnkami bywa, z garnka wypełzł dżin. I to nie byle jaki, tylko matematyczny dżin. I zaoferował Zosi w nagrodę, że go uwolniła, że go znalazła i potarła ten garnek banknot o nominale całych 100 goldów ale postawił jeden warunek Zosia musi wydać na zakupić zwierzęta na swoją farmę ale wydać 100 goldów i kupić dokładnie 100 zwierząt przy czym musi kupić po jednym egzemplarzu każdego zwierzęcia jednego cielaka jedną owcę i jednego konia no i nasze zadanie polega na tym, żeby pomóc Zosi zaplanować zakupy, jeśli okazało się, że na targu koń kosztuje 10 goldów, cielak 1 gold, a owca pół golda. No dobrze, to żeby rozwiązać to zadanie, przy okazji ta piękna grafika została wygenerowana przez czata GPT. Żeby rozwiązać to zadanie. No, możemy zacząć próbować jak zwykle. Będziemy próbowali w taki sposób, że zaczniemy od listy zakupów, na której pojawi się jeden koń. W tej tabelce zawsze będzie jeden koń we wszystkich tutaj we wszystkich wierszach. No, i zobaczymy. Będziemy próbować. Będziemy kupowali zawsze zwierzęta tak, żeby wydać całą sumę, 100 goldów. Notabene taki znaczek tutaj oznacza w matematyce sumę. Zastępuje słowo suma. Więc suma będzie 100 goldów. No i yy, zobaczymy, czy uda nam się spełnić warunek, że musi być 100 zwierząt. No więc mamy jednego konia, wydaliśmy 10 goldów, zostało do wydania 90. Widać, że owce można kupować tylko parami. No bo skoro jedna owca kosztuje pół golda, to żeby wyrównać rachunek do całkowitej liczby goldów, potrzebujemy kupować parzystą liczbę owiec. No więc dobrze, kupiliśmy dwie owce, wydaliśmy jednego golda, czyli 11 goldów wydaliśmy, żeby kupić, żeby wydać całą sumę, to musimy kupić. 89 cieląt. No i wtedy liczba zwierząt to będzie tak, 2 plus 89 to jest 91, plus 1 koń to jest 92, za mało. No dobrze, no a co gdybyśmy kupili 4 owce? No, 4 owce to zapłacimy 2 goldy. Koń 10, czyli razem 12, zostało 88 goldów, za które musimy teraz kupić 88 cieląt, no i okazuje się, że liczba zwierząt to jest 4 plus 88 plus 1, czyli 93, no i to łatwo zrozumieć, no bo za każdym razem, kiedy kupujemy, zwiększamy liczbę owiec o 2, o dwie owce, to kupujemy dwie owce i zabieramy jednego golda z puli Przeznaczonej na cielęta. A zatem przez to, że kupujemy dwie owce, możemy kupić o jednego cielaka mniej, czy Zosia może kupić o jednego cielaka mniej. W związku z tym efektywnie liczba zwierząt za każdym razem wzrasta o jedno zwierzę. No to w takim razie nam tu brakuje 14 zwierząt, 7 zwierząt, przepraszam, czyli musimy kupić 14 owiec. Zmniejszy się liczba cieląt o 7 i akurat wszystko będzie pasować, tak? W sumie razem, w związku z tym, będziemy mieli 14 owiec plus 4 owce, już jakby tutaj zaplanowane, czyli 18 owiec. Zostanie nam pieniędzy na 81 cieląt. No i liczba zwierząt 81 plus 18 to jest 99 plus 1 to jest 100 zwierząt i to oznacza, że możemy, że Zosia może kupić jednego konia, 81 cieląt, 18 owiec i wydać na to 100 goldów i to będzie 100 zwierząt. No, okazuje się, że w ten sposób można rozumować i Zosia ma o, różne opcje, może kupić 2 konie, 3 konie, 4 konie, 5 koni. No rzeczywiście, jeżeli kupi 5 koni, to wyda 50 goldów, na 2 owce wyda golda, zostanie 49 goldów i za te 49 goldów kupi 49 cieląt, w sumie razem będzie 2 plus 49, 51 plus 5, 56 zwierząt. Brakuje w związku z tym zwierząt 44 zwierzęta. Brakuje, tak? Czyli musimy kupić 88 jeszcze owiec, razem z tymi dwoma to będzie 90 owiec. 90 owiec. za 90 owiec zapłacimy 45 goldów, yy, mamy do wydania. Yy, mamy do wydania 50 goldów, bo za 50 goldów yy, kupiliśmy już konie, czy Zosia kupiła konie. Czyli yy, mamy do wydania 5. Możemy kupić 5. Cielon, no i 90 plus 5 plus 5 to jest rzeczywiście 100. No więc yy, yy, jak mówię. Zosia ma różne opcje od jednego konia do pięciu koni, no ale na tym już się kończy, bo widać, że jak dokupimy jeszcze jednego konia, to już nie będzie przestrzeni, żeby kupić jakiekolwiek cielęta. No i rzeczywiście, no jeżeli kupimy sześć koni i dwie owce, to mamy 62 owce, to jest jeden gol, czyli 61. Wydawałoby się, że trzeba kupić 39 cieląt. <laughs> znaczy można kupić 39 ląd no i całkowita liczba zwierząt wtedy będzie 47, czyli trzeba kupić, dokupić jeszcze w takim razie, brakuje 53 zwierząt, czyli trzeba byłoby dokupić 2 razy 53, 106 owiec, no ale 106 owiec nie można dokupić, dlatego że, czyli razem właściwie byłoby 108 owiec, tak, to ja to muszę poprawić, Razem byłoby 108 owiec, no ale 108 owiec jest niemożliwe, bo to już więcej jest niż 100 zwierząt, tak? Więc takie rozwiązanie nas nie, nie urządza. W związku z tym e, e, to zadanie ma rozwiązanie, ma pięć różnych rozwiązań od jednego konia do pięciu koni i za każdym razem różną liczbę owiec. No i chcę też zwrócić Waszą uwagę na to, że udało się nam Zaobserwować pewną prawidłowość, i następnie ją zrozumieć. Tu kluczowa była ta obserwacja, że ilekroć kupujemy więcej o dwie owce, to kupujemy mniej o jednociele przy ustalonej liczbie koni. W związku z tym liczba zwierząt wzrasta o jeden. I widząc to, czy zrozumiejąc to, możemy łatwo rozwiązać każdy z tych pięciu przykładów.